Witam Państwa, mówi Bielarukowicz, polski kurs Blendera. W tej części chciałem powiedzieć parę słów na temat modyfikatora Triangulate, czyli takiego, który zamienia na trójkąty całą dostępną geometrię mesha. Można bardzo prosto pokazać, co ten modyfikator robi wtedy, kiedy weźmiemy sobie zwykłą kostkę, następnie włączymy w tej kostce wyświetlanie krawędzi, a później zaznaczymy wyświetlanie wszystkich krawędzi, Draw All Edges. I teraz, jeżeli dodam taki modyfikator, to natychmiast zauważymy, że kostka została pocięta i zamieniona na trójkąty. Te trójkąty są rzeczywiście w siatce. Jeżeli pokażę widok włosowy, to oczywiście one tu będą. Mamy w tym modyfikatorze dostępnych kilka różnych kombinacji opcji. To znaczy, możemy sobie dzielić według najkrótszej przekątnej, to jest domyślne zachowanie, albo według metody fixed, która jest w tym momencie akurat taka sama, albo odwrotna, to jest alfixed alternate, ewentualnie w metodzie beauty. Tutaj natomiast mamy tylko dwie metody bazujące na poligonach Beauty oraz ScanFill. Nie będę tłumaczył, co te metody obie robią, ponieważ nie wgłębiłem się jeszcze w całą matematykę, która za tym stoi, ale możemy wykorzystać taki modyfikator do bardzo prostych, naprawczych operacji na mesh. On ma oczywiście inne, poważniejsze zastosowanie, o którym powiem na końcu. Załóżmy, że mam ten sześcian i ten sześcian został za pomocą subdivida dwa razy pocięty. Mam także zaznaczone środki. No i te środki musiałem zaznaczyć jakoś tak sprytnie, w sensie takim, że na początku przyłącza się do ścian i teraz zaznaczę wszystko, a następnie prawym klawiszem odznaczę takie pierścienie. Dzięki temu w dość szybki sposób będę miał na kostce zaznaczone tylko te centra. I teraz załóżmy, że takie centra zostały przeskalowane w kierunku normalnym, czyli że każde z nich wyciąga się do góry. Takie skalowanie można osiągnąć nie za pomocą zwykłego skalowania, ponieważ ono powiększa te ściany, ale za pomocą skalowania wzdłuż normalnych, co uzyskuje się wciskając Alt-S. Alt-S i teraz skaluje te ściany na zewnątrz i one oczywiście się skalują ładnie, a jednocześnie nie zmieniają swojego rozmiaru, co jest w tym przypadku akurat mi bardzo wygodne. No i mam teraz taki kształt mniej więcej. Dobra, i to jest bryła, która jest sama w sobie fajna, ale ma tutaj pewien problem. Proszę zobaczyć, co dzieje się ze ścianami, które powinny być czworokątem, to znaczy z tymi tutaj, a które natychmiast pod kątem oglądając widzimy, że zostały skrzywdzone. Te ściany tak naprawdę to jest jakaś masakra i to są oczywiście czworokąty, które powinny być w tym modelu zamienione na trójkąty. Można oczywiście zrobić ręcznie taką operację, klikając w taki czworokąt, wciskając Ctrl-T i zamieniając go na trójkąt. Ewentualnie zdaje się, że to robiło się przez Ctrl-Shift-T albo, już nie pamiętam, można wziąć Ctrl-E i jest gdzieś tutaj coś takiego jak Rotate Edge, szukam przynajmniej tego, o, na przykład tu. Możemy poprawiać te krawędzie, które w różne sposoby mogą być ustawione, ale to jest ręczna robota, a tej ręcznej roboty jest tutaj sporo, ponieważ takich ścian w każdym narożniku jest po kilka. No więc może cofnę, aby nie było tego podziału. Można zrobić to za pomocą operatora Triangulate, czy też tego modyfikatora, w szybszy sposób. I już pokazuję jak. Wystarczy, że dodamy ten modyfikator Triangulate. On oczywiście całą geometrię natychmiast zamienia na trójkąty. Trudno, te trójkąty czasami są potrzebne mimo wszystko. I teraz te trójkąty podzielone tutaj wyglądają tak, że rzeczywiście te nasze powierzchnie dostały ładny wygląd, taki jaki wypadałoby, żeby miały. Wszędzie są trójkąty, w związku z tym cała geometria jest płaska tak naprawdę. No i każda ściana jest również płaska, nie ma takich niewidocznych załamań. Możemy teraz wybrać sobie Beauty. Beauty wypełnia geometrię w trochę inny sposób i dostajemy teraz taki kształt, jaki chcieliśmy mieć na początku. Załóżmy, że to jest ten kształt, o który nam chodzi. Jeżeli teraz nacisnę Apply, w tym momencie modyfikator znika, a ja zostanę z bryłą, która została już wszędzie pocięta w taki sposób, w jaki chciałem, aby była pocięta. Pozostaje jedynie pozbyć się tych trójkątów wszędobylskich, a to można zrobić zaznaczając wszystkie ściany i naciskając klawisz Alt-J. Alt-J jest to operacja, która robi no powiedzmy sobie, że robi czworokątyzację, może po polsku jest prościej. Natomiast tam, gdzie nie może połączyć ścian w czworokąty, trójkąty pozostawia bez zmian i dzięki temu mamy teraz minimalną ilość trójkątów w całej ładnej, symetrycznej bryle. Więc do tego celu można wykorzystać było modyfikator Triangulate, aby poprawić sobie geometrię, która być może byłaby trudna do ręcznego naprawiania. Natomiast sam ten modyfikator służy do czegoś jeszcze innego i do czego służy mamy napisane na Wikipedii. Nie będę teraz już pokazywał dokładnie wszystkiego. Poszukamy sobie czegoś takiego jak Triangulate Modify Modifier Blender i na Wikipedii
znajdziemy informację o tym modyfikatorze. Tutaj jest opisany Triangulate Modifier. W skrócie, jego działanie polega na tym, że wtedy, kiedy tworzymy sobie bake'a, a więc częściowe rendery, to te częściowe rendery w przypadku na przykład wypalania bump map albo map normalnych zależą od trójkątów. Te trójkąty są niewidzialne i są przez blendera dzielone automatycznie. Jeżeli bake'ujemy z jednej bryły na drugą, to podział trójkątów ma znaczenie. Jeżeli później taką teksturę wybejkowaną nałożymy na bryłę, która ma inny podział trójkątów, może dojść do powstania artefaktów takich jak tutaj. No i sam modyfikator robiący triangulację pomaga w tym procesie w ten sposób, że pozwala nam ręcznie podzielić całość na trójkąty i upewnić się, że ta geometria z trójkątną topologią pozostanie stała na obiekcie, z którego bejkujemy i na obiekcie, na który nakładamy naszego bejka. Wtedy nie mamy takich artefaktów, a przynajmniej są mniejsze szanse, żeby one powstawały. To jest prawdziwe zastosowanie tego modyfikatora. Oczywiście tego typu akcje przydają się do robienia gier na przykład, albo jakichś innych zaawansowanych rzeczy. No i to jest wszystko na ten temat, co chciałem powiedzieć. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.